Inka, czyli Danuta Siedzikówna, urodzona 3 września 1928 roku w Głuszczewinie, kojarzymy ją z tego, że była sanitariuszką i łączniczką w 5. Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej. Swoją służbę pełniła w latach 1943-1946. Ince zarzucono członkostwo w nielegalnej organizacji, nielegalne posiadanie broni, udział w napadach na funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i UB, a także podżeganie do ich zabicia. 28 sierpnia 1946 roku została brutalnie zamordowana przez funkcjonariuszy NKWD. Na krótko przed śmiercią w grypsie, jaki nadała do sióstr mikołajewskich, pisała: "Powiedzcie mojej babci, że zachowałem się jak trzeba". Nie miała wtedy nawet ukończonych 18 lat, bowiem do urodzin zostało jej tylko 1 miesiąc. Stanęła przed plutonem egzekucyjnym ze swoim kolegą z oddziału, Feliksem Selmanowiczem. Oboje krzyknęli: "Niech żyje Polska!". Padła salwa. Mężczyzna upadł, jednak Inka stała dalej. Żołnierze nie chcieli mieć na sumieniu jej śmierci. Widząc to, dowódca plutonu podszedł do niej z bronią. Zdążyła jeszcze krzyknąć: "Niech żyje major Łupaszko!". Tym razem strzał nie chybił. Miejsce jej pochówku nie było znane aż do 2014 roku. W ramach prac zespołu do spraw poszukiwań nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego, IPN na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku znalazł nieoznaczony grób, w którym spoczywały szczątki Danuty Siedzikówny. Ince poświęcono m.in. pomniki w Gdańsku na Skwerze przy ulicy Gościnnej, w parku imienia Henryka Jordana w Krakowie. Została ona również odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski pośmiertnie 11 listopada 2006 roku przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. A Instytut Pamięci Narodowej wypuścił również serię zeszytów o żołnierzach wyklętych, w tym o Ince. Jeśli spodobał Ci się taki rodzaj filmików, to koniecznie napisz, kogo przedstawić w następnym filmie. Dołącz do naszej grupy, gdzie na pewno znajdziesz coś dla siebie, do której link macie w opisie. To już na tyle. Do usłyszenia. Cześć.